W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie, jak sprytnie odpowiedzieć na ogłoszenie rekrutacyjne. Jak powinna zachować się osoba niepełnosprawna? Są to tylko moje sugestie. Pamiętajcie, że firmy mają skrępowane ręce. Tak muszą skonstruować ogłoszenie rekrutacyjne, żeby nikogo nie urazić, żeby nikogo nie dyskryminować. Pierwszy typ ogłoszenia, który spotkacie, wyobraźmy sobie, że to jest na portalu pracuj.pl albo LX, ogłoszenie umieszczone nie w dziale dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, tylko w ogólnym dziale. Nie ma tam ani słowa, że są zaproszane do rekrutacji osoby z niepełnosprawnością, z orzeczoną niepełnosprawnością. Co ja bym zrobił jako osoba niepełnosprawna, niezależnie jaki posiadasz typ niepełnosprawności? Przesyłając swoje CV, nie informowałbym, że jestem osobą niepełnosprawną. Tak naprawdę nie wiemy, jakie jest nastawienie tej firmy, która wystawiła ogłoszenie do osób z niepełnosprawnością. Ja zakładam, że większość działów HR nie jest przygotowana do rekrutacji osób niepełnosprawnych i obawiam się, że takie CV wyląduje po prostu w koszu. Dla bezpieczeństwa zalecam nie informować o swojej niepełnosprawności. Jak już przejdziecie pierwszą fazę rekrutacji, zostacie zaproszeni online albo do spotkania się w realu, wtedy w następnym odcinku opowiem, jak tą sprawę rozegrać. Czyli nie ma zachęty w ogłoszeniu rekrutacyjnym, żeby zgłaszały się osoby niepełnosprawne. Domyślnie takie osoby nie są mile widziane, mogą być mile widziane, ale nie ryzykujmy, nie ujawniajmy swojej niepełnosprawności. Następny typ ogłoszenia na OLX na przykład. Ogłoszenie znalazło się w dziale do osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Dla nas jest to sygnał, że firma poluje w cudzysłowie na osoby z orzeczoną niepełnosprawnością i w tym przypadku spokojnie możecie napisać w treści CV albo w e-mailu, który przesyłacie, że posiadam orzeczoną niepełnosprawność, przy czym sugeruję, żeby nie pisać jaki stopień, jakie posiada schorzenie, nie. Tylko informujesz, że masz orzeczoną niepełnosprawność. Później wszystko wyjdzie w praniu. Jak będą pasować twoje kwalifikacje, to mogą się dopytać o stopień, etc., bo prawdopodobnie, jeżeli jest mądry dział HR, będzie chciał albo zobaczyć, jaki dostanie dofinansowanie, albo z jakiego odpisu na PFRON skorzysta, może to być wielokrotny. Następny typ ogłoszeń to jest Facebook, jeżeli się znajdzie w grupie tam, gdzie niepełnosprawni poszukują, tam gdzie są poszukiwani niepełnosprawni pracownicy, możesz od razu poinformować, że posiadasz stopień niepełnosprawności. Może nie robić od razu danonka całkowitego, że oddaję tobie, co wkryję w tobie. Napisać, że posiadasz stopień niepełnosprawności orzeczony. Jeżeli jest na przykład w ogłoszeniu wymagania co najmniej umiarkowany czy znaczny, no to napisz, jaki masz, a jeżeli nie, no to prześlij CV, zobaczą twoje kwalifikacje i się dopytają. Ostatni typ ogłoszenia, to które ja najczęściej wystawiam na OLX, one są najczęściej skierowane wyłącznie do osób niepełnosprawnych. W ostatnim ogłoszeniu napisałem, że poszukuję osób z orzeczoną niepełnosprawnością stopień lekki, umiarkowany, znaczny i prosiłem, żeby osoby pełnosprawne nie przysyłały moich
swoich CV. No to już jest jasne i proste, że możesz mi wszystko napisać, jaki stopień, nawet jakie masz schorzenie, bo ja później cię zweryfikuję, czy masz jednokrotny odpis na PFRON, czy wielokrotny. To tyle z moich sugestii, jakie wy macie przemyślenia i doświadczenia. Oczywiście to są tylko moje sugestie, nie musicie się do nich stosować. W następnym odcinku opowiem wam o moich sugestiach, czy przyznawać się podczas rozmowy rekrutacyjnej do swojej niepełnosprawności, kiedy to zrobić, jak to zrobić sprytnie, żeby nie być odrzuconym. Dziękuję za uwagę.